Witam z Kamionka, 24 lipca, godzina 15. Spójrzcie, jak na pasiece przyjechałem, jaki jest ruch. No to w większości jest oblot, ale zobaczcie, jak przed wszystkimi ulami. Oblot oblotem, ale też widać, jak przychodzą z pyłkiem. I właściwie we wszystkich ulach. Tutaj mniej, ale tutaj już. Po prostu dużo czerwiu teraz się wygryzło. Lada dzień zakwitnie na Włoch, bo już są kwiatostany żółte. Także bliżej niż dalej. No i fajnie, pszczoło ruszy do pracy. Miło popatrzeć. Ruch jak wiosna. Spójrzcie, jaki pyłek jest. Napakowane. Koloru siarki. Ten pyłek noszą już dłuższy czas. No dobra. Zobaczymy gdzie indziej. A tutaj raczej nie widać pyłku, za to jest bardzo dużo młodej pszczoły. No tu w tych rodzinach też ładnie. Byłem tutaj na pasiece, właśnie zaczął się taki mocny szum. Silny oblot. A tutaj rodzina też mocniejsza, ale siedzą spokojnie. Zastanawiałem się, czy ruszyć. A nawet w odkładzikach przychodzą z pyłkiem. No dobra. Ładny widok. Zajrzałem wcześniej tutaj do kilku uli. I słuchajcie, no jest czerwiu, jest niekrytego czerwiu, jest i wygryzającego się sporo, także na nawłoć będzie fajnie, ale mają przyjść upały, zobaczymy, czy to znowu nam nie pokrzyżuje planów, bo jeśli będzie wszystko w porządku, deszcze by przechodziły, taka temperatura znośna, no to będzie fajnie. No. Nawet tutaj z tych mniejszych rodzin. Zobaczcie. Też całkiem sobie ładnie radzą. Ten w jasnobrązowym to odkład jest. Też ładnie latają. Tam dalej też. No wszystkie prawie się uruchomiły. Dobra. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Do zobaczenia.